Dziś pokażemy Wam coś, czego na polskim YouTube chyba jeszcze nie było. Jest to Scania z greckiej firmy Sarantos o ciekawym oznaczeniu modelowym nadanym przez właściciela, a mianowicie R999. Samochód robi ogromne wrażenie z zewnątrz, jest dopracowany w najmniejszych szczegółach. Auto wraz z przyczepą tworzy typowy zestaw w stylu greckim, czyli solówka plus przyczepa na obrotnicy. W tym przypadku są to zabudowy chłodnicze. W tym samochodzie, mimo że z zewnątrz jest fenomenalny, chodzi nie tylko o jego wygląd. Nazwa R999 nie wzięła się bez potrzeby. Scania posiada zmodyfikowany układ napędowy oraz wydech. Zresztą, co Wam będę dużo mówił, zobaczcie sami. No i jak? Przyznajcie, robi wrażenie. A teraz wróćmy na chwilę do wyglądu zewnętrznego. Z przodu, idąc od góry, znajdziemy sygnały pneumatyczne, orurowanie dachowe wraz z lampami dalekosiężnymi, zmodyfikowaną osłonę przeciwsłoneczną, osłonę pod szyby jak kangur. Czyli można powiedzieć klasycznie standardowo. Natomiast cały samochód jest pokryty licznymi rysunkami artystycznymi wykonanymi tradycyjnym airbrushem. I trzeba przyznać, że ten lakier robi naprawdę ogromne wrażenie. Przyglądnijmy się tylnej części przyczepy, czyli miejscu, które mogą najczęściej podziwiać wyprzedzani kierowcy. Na drzwiach znajdziemy ogromną grafikę, dół zabudowy wraz ze zderzakiem został również pokryty kolorem czerwonym. Dodatkowo zastosowano tutaj customowe lampy prostokątne w technice LED z przezroczystymi kloszami. Zwróćcie uwagę również na chlapacz, ten też jest customowy. Boczne osłony międzyosiowe, zarówno w samochodzie jak i w przyczepie, nawiązują do oryginalnej linii Scania. Pod nimi zastosowano tutaj belkę wraz z lampami obrysowymi pochodzącymi z osłony przeciwsłonecznej. Przejdźmy do tylnej części solówki. W kwestii designu jest ona niemal identyczna jak tył przyczepy. Zwróćcie uwagę na zaczep, jak został on wykończony. Nadkola, rama w przyczepie. To też wygląda bardzo dobrze. W tym miejscu warto wskazać takie szczegóły jak na przykład obudowy lamp, które również posiadają customową grafikę. Na całym zestawie znajdują się oczywiście polerowane felgi aluminiowe. Spójrzcie na piasty, które również zostały pokryte rysunkami. Dbałość o szczegóły na najwyższym poziomie. Trójkąty między osiami wraz z customowymi logami. Nawet drobne emblematy zostały zmodyfikowane. Na chwilkę zajrzyjmy również do wnętrza, które zostało utrzymane w karmelowo-brązowej kolorystyce. A teraz zostawiam Was sam na sam z różnymi kadrami, ponieważ samochód, jak i cała okolica, robi ogromne wrażenie. Już niebawem w kolejnym filmie będziemy mieli dla Was relację ze zlotu w Chorwacji, który zlokalizowany był w Marinie nad samym morzem, a w którym to braliśmy zarówno udział, jak i sponsorowaliśmy go. Do zobaczenia niebawem. Samo ljubav.